Cześć i witajcie na moim kanale projektymałychdomów.com.pl Dzisiaj chciałem poruszyć temat ław fundamentowych i zbrojenia jakie są w nich zastosowane a dokładnie chciałem opowiedzieć po co są te wszystkie pręty i jaką one rolę spełniają dla budynku aby tak naprawdę cała konstrukcja była poprawnie zbudowana raz, że zaprojektowana, dwa zbudowana, stała i nic się z nią nie działo w przyszłości Yy, często spotykam się na budowie z takimi problemami, iż po co są te pręty? Nie jest to potrzebne, tego zbrojenia jest za dużo, ktoś coś niepotrzebnie wrysował. No otóż, nie do końca tak jest zawsze, ponieważ często. Yy, to zbrojenie spełnia jakąś określoną rolę, i dzisiaj nie będę mówił o tym, jak się to oblicza, dlaczego tak, a nie inaczej, ale powiem, mm, jaką funkcję spełniają poszczególne pręty, po to, abyście też mogli sobie określić, czy w waszym projekcie zostały dobrze dobrane, a może też są niepotrzebne, bo nie zawsze są potrzebne, a czasami są wrysowane, więc oczywiście y, działa to w dwie strony, ale po kolei omówię. Na czym to wszystko polega? Jak widzicie, mam tutaj otwarty jakiś y, rzut fundamentów. Na ten turkusowy kolor są zaznaczone ławy fundamentowe, a białym kolorem zaznaczone są y, ściany fundamentowe wraz z osiami. Oczywiście są też y, supy oznaczone jako rdzenie żelbetowe o przekroju 25 na 25 cm. Y, wiadomo jest to. Że pręty zbrajeniowe potrzebują odpowiednią otulinę, która zawsze w projekcie jest opisana. Inna otulina jest, na przykład, dla stropów, inna jest dla ław fundamentowych, z tego względu, że działają tam, że po prostu te pręty są zlokalizowane w gruncie. Czyli mamy po prostu. Inny rodzaj korozji, czyli oddziaływania na te pręty, niż w przypadku takim, jak na przykład w stropie. Stąd te otuliny mogą być większe, nie tak jak w stropie na przykład 2,5 cm, ale rzędu 5-7 cm, w zależności czy mamy chudy beton, czy go nie mamy, jakiej klasy mamy beton, więc trzeba się y, liczyć z tym, że w każdym projekcie może być inaczej. Ale je, jeżeli macie na poziomie 5 lub też więcej cm, y, to nie jest błąd, tak powinno być. Więc pierwsze co zwracajcie uwagę na otulinę, czyli odległość prętów zbrojeniowych do zewnętrznej części betonu, trzeba to zachować. Następnie jest tak, że ławy fundamentowe posiadają zbrojenie. Najczęściej są to cztery pręty o przekroju FI-12 żebrowane. Tutaj mam przekrój, właśnie przez ławę żelbetową, i mówimy o tych podłużnych prętach, czyli tych czterech które są w tych miejscach, czyli w narożach tak naprawdę strzemią. Biegną one po długości ław, czyli tych prętów jest tyle, jaką mamy długość ław fundamentowych. Oczywiście razy 4, bo są cztery pręty. Może ich być więcej, zaraz powiem w jakich przypadkach, ale standardowo są to cztery pręty spięte z, yy, ze sobą szczemionami. I tak jak mówię, ich... Otulina musi być zachowana zgodnie z projektem. Po co są te pręty podłużne? Po to, ponieważ jak wiemy na te fundamenty y, działają pewne siły, czyli siły tak jakby ciężaru naszego budynku. Y, grunt y, ma swój opór graniczny lub też y, fundamenty muszą być zapro zaprojektowane po prostu w ten sposób, aby nie osiadały, prawda? I te y, pręty są po to, że jeżeli mamy Jakieś naprężenia, które działają poprzez siły przyłożone z góry, jeżeli grunt w pewnym momencie mógłby osiąść inaczej niż w innym miejscu, ponieważ grunt nie jest materiałem jednorodnym, że wszędzie na całej długości jest taki sam. Po to, jeżeli ta ława ulegnie jakiemukolwiek zginaniu, to te pręty zabezpieczają ten beton, aby nie pękł. Więc po to są tak naprawdę te pręty, i one są zawsze w ławie żelbetowej. Jeżeli mamy y, siły działające z góry, czyli raz, że mamy te momenty, czyli to zginanie, dwa, mamy siły ścinające, po to są strzemiona. One zapewniają tak naprawdę y, odpowiednie warunki wytrzymałości na ścinanie takiej ławy, a dwa, y, powodują to, że możemy w łatwy sposób powiązać to zbrojenie za sobą, prawda? Drutem wiązałkowym do strzemion wiążemy pręty główne i one się w jakiś sposób za sobą trzymają. Jak widzimy na przekroju, tym, który tutaj pokazuję, te pręty są rozmieszczone w ten sposób, ale najczęściej strzemiona oraz pręty są umieszczone pod ścianą fundamentową, czyli jeżeli tutaj mamy ławę fundamentową, to jest ściana, która biegnie w górę. Te pręty najczęściej są umieszczone w taki sposób ze sobą, że nie są tak jak tutaj na tym rysunku, ale najczęściej. Są one rozmieszczone w taki oto sposób, jak teraz Wam pokażę, czyli są tak dokładnie w osi, tak naprawdę ściany są umieszczone, te pręty. Ponieważ cała siła ścinająca najprawdopodobniej będzie schodzić tutaj. Przy takich małych ławach rozmieszczenie ich w, w tym sensie, że są tutaj do końca też nie jest błędem i może tak być, więc po to są pręty główne, czyli tak naprawdę które biegną wzdłuż ławy oraz strzemiona. Już wiecie po co i dlaczego one występują. Często też zdarza się, że są w ławie dodatkowe pręty, tak zwane poprzeczne, umieszczone w tym kierunku, czyli leżą pod tymi głównymi prętami, są rozmieszczone. Narysuję Wam, jak one wyglądają, mniej więcej coś takiego. Oczywiście tutaj nie zachowuję wymiarów, chcę Wam tylko pokazać fizycznie, jak to wszystko wygląda czyli są takie pręty. Kiedy je stosujemy, w takiej ławie, jak tutaj mam na rysunku, i w takim przekroju, czyli 60 cm, nie znajdą one zastosowania. Ale kiedy należy je zastosować, już wam pokażę. Jeżeli mamy szeroką ławę, szerokość ławy oczywiście dobiera projektant ze względów na obciążenia, jakie występują, ponieważ mogą być no, większe, mniejsze. Tutaj to wszystko sobie zwiększymy. Przypuśćmy, że mamy ławę na metr 20, m. oczywiście to usunę, bo nie jest nam potrzebny ten hatch, tylko żeby wam pokazać. Jeżeli mamy ławę na 120 cm szeroko, na niej stoi ściana fundamentowa. Należy wiedzieć, że naprężenia w elementach żelbetowych rozchodzą się pod kątem 45 stopni. Tutaj przygotowałem sobie kreskę, którą pod kątem 45 stopni Wam narysuję. I już pokażę. O co chodzi? Zobaczcie. Naprężenia w tej ławie rozchodzą się pod kątem 45 stopni, a więc do tego i do tego miejsca. I jak widzicie, szerokość tej ławy jest większa niż strefa rozchodzenia się naprężeń. O tą dokładnie odległość, która jest w tym miejscu. Czyli tak naprawdę o jakieś 12,5 cm z każdej strony. Jeżeli mamy szerszy fundament niż ta strefa rozchodzenia się nad prężeń, musimy zastosować zbrojenie poprzeczne. Oczywiście je, to zbrojenie, czyli odległość tego zbrojenia, ilość tych prętów, średnica dobiera projektant jest opisane w projekcie, ale w takim przypadku, jeżeli mamy tą strefę betonu, która wychodzi poza obrys naprężeń zawsze musimy zastosować zbrojenie poprzeczne, należy o tym pamiętać, ponieważ jeżeli tego nie zastosujemy, ta ława jest tutaj rozciągana i następnie nastąpi tu po prostu pęknięcie, po prostu ta ława pęknie w tym miejscu oczywiście nie będziecie tego widzieć, może to nie być jakiegoś strasznego wpływu na budynek, oczywiście może, ale nie musi prawidłowo jest tak, aby w takim przypadku takie zbrojenie zastosować, więc już mamy Trzy rodzaje prętów, czyli pręty podłużne, strzemiona oraz poprzeczne. Co jeszcze może być? Może się czasami okazać, że mamy na przykład pręty górne, na przykład nie dwa, ale trzy lub więcej, na przykład cztery. Z czego to wynika? Może być tak, że na przykład mamy ławy fundamentowe, tak jak na tym rysunku, prawda? Są one na całej długości, na których są wymurowane ściany fundamentowe, ale przypuśćmy, że na tym obszarze nie ma ściany fundamentowej, ponieważ tam jest duże okno. I nie ma tutaj żadnego obciążenia na tą ławę, prawda? Czyli w takim przypadku mamy, że ława wszędzie jest obciążona, a tu nie jest obciążona. Co się dzieje? Dzieje się to, że w każdym miejscu ta ława powoduje jakieś siły działające w dół na nasz grunt, który odpiera do góry. I w tym momencie tu osiada, tu osiada, a tu się dźwiga do góry, czyli ten przekrój żelbetowy. On się zgina w tak, że po prostu idzie tutaj, stara się do góry, po prostu, oczywiście, po długości, nie poprzecznie, tylko po długości, ta ława jest dźwigana do góry, czyli jest beton tu rozciągany od góry, stąd czasami trzeba zastosować dodatkowe zbrojenie górne w miejscach tych otworów, po to, aby fizycznie nie pękały nam te ławy po prostu od góry, ponieważ to też może się zdarzyć, czyli dlatego mogą być dodatkowo zastosowane pręty górne, jeżeli macie takie w projekcie. Nie pomijajcie tego, ale zwróćcie uwagę, że występują one w tych miejscach, gdzie nie macie ściany lub macie nad tą ścianą dodatkowe otwory, czy to drzwi tarasowe lub inne rzeczy. Wtedy takie pręty należy zastosować. Co jest kolejną rzeczą, która najczęściej się pojawia na budowach, której nie ma i też powinna być? Zbrojąc ławy. Robimy belki, które wkładamy tak, jak belki w górze, tak samo belki w ławie. Robimy belkę, które pręty dochodzą do tego miejsca. Stąd dochodzą do tego miejsca i koniec. No niestety to nie wystarczy, ponieważ mamy zbrojenie, które biegnie w tym miejscu, kończy się na przykład tutaj. Biegnie zbrojenie, które kończy się tutaj. I tak po kolei mamy tutaj i tutaj. Samo takie połączenie nie wystarczy. Należy zastosować dodatkowe pręty do zbrająca naroża, czyli połączenie, które biegnie w tym miejscu i w tym miejscu i adekwatnie w tym miejscu i w tym miejscu oczywiście długość tego zakotwienia, czyli odcinek z tąd do tąd powinien być określony w projekcie i takie pręty należy stosować oczywiście to samo się dzieje z tymi zewnętrznymi, nie tylko te ale ten już, przepraszam, nie tutaj OK. Które należy zastosować, czyli takie zbrojenia również powinny fizycznie występować i nie jest to jakieś dodatkowe widzimy się, tylko to jest powiązanie zbroń głównych, że jeżeli osiada nam na, dany narożnik, te pręty powodują, że te belki są ze sobą spięte razem i nie pozwalają temu fragmentowi ławy osiąść po prostu przy danych obciążeniach, więc to też jest ważna rzecz i na to zwracajcie uwagę. Następną rzeczą są nawiązki prętów wypuszczone do góry. Stosuje się je po to, jeżeli mamy na przykład jakieś supy powyżej, czy też rdzenie, czy inne elementy żelbetowe, wówczas one muszą być zakotwione w naszej ławie. Czyli takie pręty należy wypuścić od razu przed betonowaniem. że jak przyjdzie ktoś i będzie wykonywał zbrojenie supa w tym miejscu, to musi się tym zbrojeniem do czegoś nawiązać, czyli tak naprawdę do tych prętów już wystających z ławy. Czyli, mając przekrój tak jak tutaj, i przypuśćmy, że tu mamy supa żelbetowego, to w tym miejscu powinniśmy wypuścić zbrojenia od razu stąd do góry, prawda? Oczywiście. Długość tego zakotwienia, czyli stąd dotąd, czyli to, co jak ktoś przyjdzie, i tu zostanie wylany beton, i ktoś przyjdzie i będzie tego supa robił od góry, ma się do tych prętów po prostu nawiązać tą belką od góry. Długość ta powinna być również określana w projekcie, ile ona powinna wynosić, o tym też nie możemy zapomnieć. Takie zbrojenie występuje, i to są takie najważniejsze elementy i zbrojenia, które występują. Które nie są błędem ani żadnym, widzi mi się projektanta, po prostu w każdych przypadkach trzeba coś innego robić. Oczywiście, zobaczcie, tak jak mamy w tym miejscu. Tutaj są ławy takie, które się kończą jakimś narożnikiem. Narysuję Wam to na przykład jeszcze raz, że mamy ławę i zobaczcie, to jest narożnik, prawda? Oczywiście nie zawsze tak jest. Przypuśćmy, mamy na przykład szkody górnicze i w tym miejscu może być, że ława będzie wyglądała w ten sposób, że biegnie to wszystko na przykład. Że wystaje w ogóle poza obrys budynku. Mogą to być 2-3 metry lub też inne w ogóle odległości. Oczywiście te odległości też nie są znikąd brane. To wszystko dobiera projektant tak naprawdę po dokonaniu stosownych obliczeń my, jeżeli projektujemy na szkodach górniczych oczywiście również takie rzeczy y, sprawdzamy, prawda czyli mogą te elementy wystawać poza obrys budynku 2, 3, 5 metrów, w zależności jakie są szkody górnicze, jakie są grunty to wszystko jest obliczane i to nie jest błędem powoduje to, to jeszcze wrócę do tego y powoduje to wszystko to, że jeżeli na przykład ten narożnik w tym miejscu by osiadł, bo są szkody górnicze, tu będzie zapadnięcie gruntu. Pokażę wam na przykład zapadnie się taki fragment gruntu. To tała ma się w tym miejscu oraz w tym miejscu w tym i w tym miejscu i cały budynek nie ulegnie katastrofie. Więc tak naprawdę to nie są takie rzeczy, które są wymyślane. To po prostu ma zastosowanie i jest to robione. W Odpowiednich przypadkach. Kolejna rzecz jest taka, już mówiłem o tym, o zbrojeniu ław schodkowych, czyli po prostu na różnych poziomach. Wtedy to zbrojenie nie przebiega prosto, tak jak w tym przypadku, że mamy prosto rozmieszczone, ale może przebiegać patrząc z boku. Pręty, które są poziomo, mogą iść w takim kierunku, prawda? Oczywiście widok z góry jest taki sam, że jest to jedna linia, ale patrząc z boku. One po prostu rozchodzą się góra-dół. Takie ławy, pokażę Wam przykład. Na przykład jest coś takiego, prawda? Czyli mamy ława, która ma fizycznie schodki biegnie, idzie do góry biegnie, idzie do góry. Oczywiście długość tych schodków inne rzeczy również są dobierane. Już nagrałem odcinek o tym, jak fizycznie są wykonywane ławy schodkowe, więc zapraszam, odnośnik do tego z góry będzie filmu lub z dołu, więc możecie się z tym zapoznać. Ale wracając do tematu i do tego, jakie mamy zbrojenie i po co ono jest, zapamiętajcie: mamy zbrojenie podłużne, mamy strzemiona, które spinają te pręty, mamy pręty poprzeczne. One są w ławach takich, które y, naprężenia są węższe niż szerokość ławy fundamentowej. Pręty, nawiązki do słupów oraz innych elementów żelbetowych, które są powyżej, są również istotne. I to są podstawowe elementy zbrojenia ławy fundamentowej, o których nie możecie zapomnieć ponieważ yy, no, każdy ma jakiś wpływ po prostu, one są indywidualnie dobierane od rodzaju gruntów na dla danej inwestycji, więc nawet jeżeli kupicie jakiś pre, czy to gotowy, czy inny, macie zbranie ław fundamentowych, to tak naprawdę nie możecie tego zbrojenia wykorzystać u siebie na działce, ponieważ każdy projekt fundamentów musi być dostosowany do warunków panujących na danej działce, czyli trzeba zrobić opinię geotechniczną, sprawdzić jakie są warunki, dokonać stosownych obliczeń inżynierskich i później dostosować projekt fundamentów do gruntów na waszej działce. Jeżeli macie problemy, pytania, zostawcie komentarz, coś jest niejasne, również opowiem. A jeżeli potrzebujecie projektów, zapraszam na swoją stronę. I będziemy w kontakcie. Dzięki. Do następnego. Pozdrawiam.